Nazywam się Tatiana, pochodzę z Ukrainy, z miasta Sumy. Jestem w Polsce już 5 lat. Jestem co do kształcenia, mam kogoś księgowość. Zawsze pracowałam w tym kierunku i w kierunku sprzedaży. Moje doświadczenie w pracy jest bardzo bogate w Polsce. Na początku zaczynało się nie wszystko tak kolorowo. Było ciężko, bo nie znałam bardzo dobrze języka polskiego. To było pierwszym warunkiem, który musiałam spełnić, żeby znaleźć porządną, prawdziwą pracę. Jako pokojówka, powiem, że było bardzo ciężko i długo nie wytrzymałam tam pracować, ale to była bardzo fajna szkoła taka wyżycia. Po hotelu była praca w sklepie. Po prostu jako klient wyszła do tego sklepu, zawsze robiłam tam zakupy i akurat był tam właściciel. On powiedział, że bardzo chętnie, bo już miał Ukraińców, które pracowali u niego i zaproponował mi pracę. To był pracodawca, który szukał ludzi, które mają doświadczenie w sprzedaży. Znałam się na tym, bo najpierw pracowałam w tej firmie jako pracownik. Kiedy dostałam propozycję wejść do tej spółki jak wspólnik, zgodziłam się i wtedy spróbowałam pracować na siebie. Odważność, wierzyć w siebie i pytać ludzi. Nie boję się nawet, jak ktoś nie zna dobrze języka. Istnieją różne fundacje. Nie spotkałam się, żeby ktoś mnie odmówił w tym. Jak czegoś nie wiedziałam, po prostu szła, pytałam, nie zrozumiałam, szła drugi raz, trzeci raz. Także najważniejsza rada to nie myśleć o tym, że jesteś tutaj sam, że nikt ci nie pomoże. Nie bój się po prostu podejść nawet do obcego człowieka, poprosić o pomoc albo zapytać w internecie nawet. Dać klik i ludzie bardzo chętnie pomagają